Nazywam się Jakub Pieleszek, jestem artystą, malarzem. Podjąłem się z ilustrowania baśni Magicznych Ogrodów. Ta baśń tu była zawsze, tylko ktoś ją kiedyś spisał. Ogrody magiczne są czymś więcej, są pewną opowieścią, bardzo spójną opowieścią. Inaczej zaczniemy czytać Magiczne Ogrody, zapoznając się z baśnikiem, wchodząc to w pełniejszy sposób, bardziej świadomy. Możemy z baśnikiem robić różne rzeczy, możemy go wyświetlać, możemy go dotykać, możemy go dorysowywać, możemy go czytać. Po to jest ta książka, żeby ona otwierała pewne pokłady kreatywności, które gdzieś tam drzemią. Zrozumienie Magicznych Ogrodów, czym są Magiczne Ogrody, bez baśnika jest praktycznie niemożliwe. Jest to pewnego rodzaju przewodnik. Magiczne Ogrody. Wejdź do świata baśni.